Siemeczko, jesteś spokojny i popsuł ścianę. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie mi się przypomniało, że mam zrobić odcinek o pokazywaniu wysp, na których można zarabiać. Więc przejdziemy się po wyspach. Parę zobaczymy. Ogólnie jeszcze nie wiem, które to wyspy będą, ale jakąś tam dojrzymy, zobaczymy i tak dalej. No i to chyba tyle. A jeszcze mogę wam pokazać, co się zmieniło na wyspie. Bęk. Do góry. Powstało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć cerkach pusiarki i tam jakaś ściana powstaje. Dobra, to idziemy i z top, bo na pewno w topce jest wyspa Pandy, na której można... sporo zarabiać. Jest to wyspa top 1 w zarobkach na razie. Mają 10-15 kaktusów z tego co wiem, albo już więcej, nie mam pojęcia. Zarabiacie sobie dużo na kaktusach. Bo po ile są kaktusy? O Boże. Powracania na Pandy. Po dychu są kaktusy? Po dychu są kaktusy, to... O Jezu, po 4 te coś-cośki na staku. I tu na jajeczkach sobie zarabiacie, czyli tu się nic nie zmieniło. Ogólnie możecie zobaczyć, jak wygląda u nich dniarka. To jest dość spore cuda, to jest dość... O, tak możecie zobaczyć przez tą szybkę. Masakra, dobrze, że tego jeszcze nie odpalili. I tam przerabiają sobie jeszcze te golemy, będą tam i będą mieli pająki, będą ściągać od nas pajączki, więc spoko. I tutaj mają chyba 13 spawnerów golemów, więc tutaj też jako tako drop i tam jest jakiś koleś. Dobra, idziemy dalej, co tu jeszcze mamy? I stop, czy są jakieś zarabiarki? Tutaj nie, las bambusowy też raczej nie ma, raczej na pewno nie mają. Kaktusiki, oni tutaj coś mają ciekawego, w ogóle zobaczymy, co tutaj się u nich dzieje. Może przelecimy topki, a nie ten. Aha. Wow, oni też tutaj mają sporo tego cuda. Widzę, że tutaj wszędzie wyspy pod level, takie full. Spoko, zobaczymy, co mamy dalej. U nich raczej zarobku nie będzie. U tych też cienko. Grzybek to do tego nie idziemy, mam tam chyba bana. Bo koleś chciał nas opierdzielić o... No chciał nas opierdzielić, tyle. I zobaczmy sobie co jeszcze. I tutaj mamy, o spokojnie tutaj nawet jest. Golemiarka 24/7, zonsolka, idziemy zobaczyć co zonsolka ma. Ojej, to wam nie będzie działać. Dziewczyny, to jest... Nie fajnie działa. Nie można tak gęsto dawać tych spawnerów. To tak... cięższy drop jest, że tak powiem. Chyba. Tutaj powinno być troszeczkę rzadziej, tu powinien być większy odstęp. Tutaj, no chociaż dwie kratki pomiędzy, nie? Dobra, lecimy dalej, co tutaj mamy. Krynio. Spa Krynia dodał warpa. Wow, będzie kiedyś się trzeba przelecieć po tych wyspach, bo tutaj widzę, że się dużo zmieniło. Zwiedzanie, move grinder, kasyno, to dziękujemy. Zarabiarka, zobaczymy co tutaj jest. Tak, o, to zarabiarka też jest spoko. Polecam. Też można sporo na tym zarobić. Nie ma pojęcia ile oni tam mają tych kaktusów. Czy można tutaj w jakikolwiek sposób stąd wyjść? Chyba nie. O, tutaj można, dobra, idziemy zobaczyć ile mają. 2 piętra tylko, więc szału nie ma. A, to jest u tych ziomków, dobra. Kojarzę wyspę. Tu mają sklep i tam u góry coś mają. Zobaczymy co jeszcze tam się dzieje. Wow, coś powstało. O kur... diniary muszą być, czy tam maleniary. Meloniary. Ja nie chciałoby mi się tego wykładać w życiu. Kogo to jest wyspa? Nie, jeszcze raz nie. Kiedy z dzieciaku to jest zarobek, czyli to jest wciąż u Pandy. Zarobek na jajkach to nic pewnie nadzwyczajnego. Golem kaktusy zarabiasz na... Dobra, patrzymy co tutaj jest. Aha, idziemy w tą stronę. Golemiarka zamknięta, no spoko. Tu nic nie ma, aha tu są kaktusy, więc jakaś tam zarabiarka delikatna jest.
Golemów nie widzę w żadną stronę, więc spoko, idziemy dalej. Tu byliśmy. Kaktusy, golemy. Aha, czyli jestem już znowu w tym samym miejscu. Skup kobla, o. Ja tam muszę zawitać kiedyś. Tutaj nic nie ma. Jajka to też nic ciekawego, zarobek tutaj pójdziemy, aha, wyspa zamknięta dla obcych, spoko. Skup stoną, to byliśmy, to idziemy tutaj. Sklep enchant, skup ród i sztabek złota i żelaza. Sklep golemiarka, zarobek kruszy żelaza, panda, czyli do pandy nie idziemy, bo byliśmy. Sklep to też mnie za bardzo nie zaruszyła, jestem ta strona. 6 spawnerów, miłego expa. Sklep, skup. Zarobek. Wyspa zamknięta dla obcych. Następna strona. Znowu jestem tu. Ja i jego, ile oni mają tych tabliczek. I w ogóle tu za każdym razem się coś zmienia chyba. Ekspiarka. Aha, spoko. Jeszcze zobaczmy jakiś zarobek, zobaczmy. A, i jesteśmy u Eragona z powrotem. Ci mają najlepszą zarabiarkę. U nas jest 5500 kaktusów, więc obstawiam, że za jakiś czas też coś tam będzie z zarabianiem. Zobaczymy. Oni w ogóle na tych golemach zarobiście cisną, bo zobaczcie jakie mają zarobiste ściany. Magia jest to wszystko. I kto tu w ogóle siedzi, mogę zobaczyć? Nie widzę silniku. Dobra, niech sobie tutaj robią, co robią. Bym musiał wbić i zobaczyć, jak ile oni mają pięter tej kaktusiary. My mamy w planach troszeczkę jeszcze do zrobienia. Dobra, na razie to chyba tyle. Dzięki za obejrzenie, troszeczkę przelecieliśmy, zobaczyliśmy. Pozdrawiamy Kajzerkę i początkującego. Dobra, dzięki za obejrzenie. Hejo!